Nie żyje bohaterka dziewczyn z Dubaju i była żona muzyka rokowego. Ma za sobą niechlubną przeszłość. Książka Dziewczyny z Dubaju to wydawnictwo oparte na faktach, które ujawnia kulisy wielkiej afery dubajskiej sprzed ponad dekady. Chodziło o zorganizowaną prostytucję Polek z arabskimi klientami. Powieść Piotra Krysiaka ujawniła kulisy dobrze prosperującego niemoralnego biznesu, w który zamieszane były żona polskiego muzyka rockowego i jego córka. Joanna Borysiewicz i jej matka Danuta były rozpoznawalne ze względu na sławę jednego ze znanych muzyków, legend polskiego rocka. Same jednak zadbały o zainteresowanie mediów i to w niechlubny sposób. W 2013 roku Danuta i jej córka Joanna zostały skazane w głośnym procesie. Sąd uznał je za winne nakłaniania do prostytucji i wymierzył karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, a także zakaz prowadzenia działalności. W sprawie oskarżonych było aż sześć kobiet, a trzy z nich dobrowolnie poddały się karze. Sąd rejonowy we Wrocławiu przychylił się do wniosku prokuratury o nieprzeprowadzenie procesu wobec trzech z sześciu kobiet oskarżonych o nakłanianie innych osób do uprawiania prostytucji, ułatwiania tej prostytucji i czerpania z niej korzyści. Uznał je za winne, informował wówczas Tomasz Kanik, reporter TVN24. Joanna do całej afery odniosła się w rozmowie z uwagą. Wspomniała o kochających rodzicach. Nie przejmuje się tym, co mówią o mnie osoby, których nie znam. Mam strasznie duże poparcie od rodziców. Dziecka, jestem bezpieczna i nie mogę się tym przejmować, powiedziała w uwadze. Danuta otrzymała karę roku i sześć miesięcy pozbawienia, wolności w zawieszeniu na pięć lat oraz grzywne pięćdziesiąt stawek dziennych po dwadzieścia złotych. Sąd zdecydował także o przypadku jeden tysiąc złotych uzyskanych z przestępstwa. Jej córka Joanna została przez sąd potraktowana jeszcze surowiej i została skazana na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres trzy lat. Sąd uznał także przepadek 30 tysięcy złotych, które oskarżona miała uzyskać z przestępstwa. Historia ta była inspiracją do książki Piotra Krysiaka Dziewczyny z Dubaju, a w końcu filmu o tym samym tytule, który wyprodukowała Doda. Jak dowiedział się świat gwiazd, Danuta B. Nie żyje. Zmarła matka Joanny Borysewicz. Film dziewczyny z Dubaju powstał na podstawie książki Piotra Krysiaka inspirowanej historią Danuty oraz jej córki Joanny, które zostały skazane za sutenerstwo. Dramat erotyczno, sensacyjny, który wyreżyserowała Maria Sadowska, a producentką została Doda, wywołał ogromne poruszenie. Historia została przedstawiona w bardzo odważny sposób, a w obsadzie znalazła się plejada gwiazd. Z kolei, jak dowiedział się świat gwiazd, już 17 września startuje podcast Krysiaka bez maski, który będzie poniekąd kontynuacją historii. Poznamy w nim mężczyzn, partnerów i mężów dziewczyn z dubaju dokładnie tych, którzy wychowywali nie swoje dzieci. W postać danuty w słynnym filmie, który trafił do kin w 2021 roku, wcieliła się Katarzyna Figura, a jej córkę Joannę zagrała Olga Kalicka. Świat gwiazd dotarł do smutnej informacji, Danuta B. nie żyje, a jej pogrzeb odbył się jakiś czas temu w niewielkiej wsi na Dolnym Śląsku. Ceremonia była skromna, z udziałem najbliższych osób. Pogrzeb odbył się we wsi na Dolice Małe pod Wrocławiem. W ostatnim czasie Danusia mieszkała razem z córką Joanną w jej domu, przekazał światu gwiazd przyjaciel rodziny. Udało nam się również dowiedzieć, że były mąż Danuty, muzyk. Nie pojawił się na pogrzebie byłej żony. Poniżej zdjęcie z pogrzebu B.